Kolejna akcja korfiodawstwa zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi i PCK przy oddziale rejonowym PCK w Wieloniu odbyła się w sobotę 10 października pod hasłem Wiktoria 1920. Swoim charakterem nawiązywała oczywiście do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Akcję wspierali wspólnie Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej. Wszyscy korfiodawcy mogli nieodpłatnie zwiedzać wystawę do broni mieszkańcy Ziemi Wieluńskiej w walkach o wschodnie granice Rzeczypospolitej w latach 1918-19 w muzeum, a także odwiedzić stanowisko stowarzyszenia historycznego Bataliony obrony narodowej w Wieluniu, gdzie można było obejrzeć umundurowanie i broń z okresu 1920 roku. Warto w tym miejscu zauważyć, że pierwsza akcja klubu honorowych dawców krwi PCK odbyła się na początku lipca i zakończyła wielkim sukcesem. Krew oddały wtedy aż 52 osoby, z kolei podczas tej jesiennej w miniony weekend krew oddały 32 osoby, pozyskano od nich w sumie 14 litrów. 400 ml tego życiodajnego płynu. Krew zbierano dla oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Wieluńskiego Szpitala. Następna akcja odbędzie się 13 grudnia. Już teraz zapraszamy.